Ten dżentelmen w środku, Państwo nie wiedzą pewnie, kto jest, Siergiej Szarowara, zawodnik z Ukrainy, reprezentujący barwy Pogoni 04 Szczecin, zna świetnie rosyjski, zna dobrze polski, także obie strony będzie pomagał nam przy realizacji tej konferencji prasowej. Siergiej, poprosi trenera o to, aby podsumował to dzisiejsze spotkanie. Сергей Леонидович просит, чтобы вы сказали, ну, по матчу, что, как угу. матч сложился. Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех поляков и Федерацию Польши, кто организовал эти сборы. Все очень замечательно. И все залы, и все люди, которые пришли, болели за свою команду. И еще раз, прежде всего, хочу подяковать всем организаторам, которые запросили нас на ten dwumecz, bardzo fajnej hali, dużo kibiców. Bardzo dziękuję, że zaprosili nas. Dla nas очень ważne było zagrać именно z Polską i poczuć siebie вот, w takich grach. Получилась сегодня очень хорошая игра. Dla nas bardzo ważne, żeby zagrać takim zespołem jak Polska i żeby poczuć ten rytm gry, meczów. Мы все готовимся к отборочным играм, так же, как и польская команда, так же, как и русская команда. Два зеспола и мы, и зеспол Рывалов, мы сейчас готовим еще до элиминации. Я желаю полякам выполнить свою задачу, выйти из группы, отобраться на чемпионат Европы. И хочу, чтобы поляки выполнили свое наиглавнейшее задание, чтобы выйти из группы. Jak najmogę dalej. A za swoją komandę mogę сказать, że my сегодня провели очень хороший матч. A za swój zespół chcę powiedzieć, że dzisiaj dobrze wyglądaliśmy i очень хорошо отработали мы в обороне и очень много создали в атаке. Bardzo dobrze pracowaliśmy my w obronie i dużo było takich akcji w атаке. Хорошо реализовали, забили, поэтому добились успеха. Была еще добрая реализация и деньги тему, так и выник. Спасибо. Дякую бардо. Дякую бардо. Попросим Робиньо. То Робиньо, пилкаш репрезентации России. По сегодняшней игре, что ты можешь сказать? Сегодня, ну, мы победа за 6-0, ну, не просто. Dzisiaj wynik 6-0, oczywiście dla nas, ale mecz był nie taki prosty, jak pokazuje ten wynik. No, wszystko время gra była interesna. Dwie połowy, w ciągu dwóch połów były takie ciekawe spotkania, gry. I... No, a nie był moment, w którym można zabywać, no, prosto, a nie nie zabywali. Dlatego my potem 1-0, второй... Второй гол, потом третий гол, Дилан, они уже тяжело играли. Ну, момент они есть, просто не забывай, и поэтому мы хорошо забывали, потом они уже тяжело играли. Очевидно, что у Зеспола Рывалов так само были добрые акции, добрые моменты, по которым они могли стрелять брамки, но они то не использовали, а те моменты, когда мали мы, то мы то выкористали, и очень им тяжко было, когда мы проводили 1-0, 2-0, они имели еще момент, мы не стреляем, мы стреляем 3-0, и очевидно, что для них это было тяжко. Ну, игра была интересна для двоих команд и для болельщиков тоже. И матч был очень интересный для нас и для кибицов. Ну, и спасибо за это. Дякую, Барадо. Dziękuję bardzo. Czy Państwo potrzebują przestawić mikrofony teraz, czy nie? Tak, to bardzo proszę, jest ten moment. Już przesuniemy na stronę. Przypomnę, Andrzej Andrzejewicz, jest trenerem reprezentacji Polski. Panie trenerze, uprzejma prośba o podsumowanie tego spotkania. Dużo mówiło mój kolega, trener Eugenii. Dużo mówiło Robinho. Bez sensu, że powtarzamy takie same słowa. Było bardzo ciekawy mecz i uważam, że graliśmy dużo lepiej niż wieczoraj. Uważam, że też wieczoraj nie graliśmy słabo mecz. Czy nie mieliśmy tak dużo sytuacji tak jak dzisiaj, ale w tym momencie jest ważne, że chłopaki dają wszystko, co to mają. Bo mi się wydaje, mam nadzieję, że nikogo ma
ma co mówić inaczej, mi się wydaje, że nie osiągali ani jeden sekundę, ani nogi, ani siła, ani serce. To jest bardzo ważne. Potem różnica meczu robią też umiejętności indywidualne. Widzieliśmy dzisiaj, co robił ten fenomen i swój kolega Lima, no to dlatego oni są na takim poziomie. Oprócz tego, że mają drużyna, mają wszystko zawodowe i jest wielka różnica i widzieliśmy do początku, że oczywiście było bardzo mi miło, że było parę bramki mniej, ale niestety musimy poprawiać dwa błędy, które podtwarzamy meczu po meczu. Przede wszystkim, i tu może potwierdzić mój kolega, że są drużyny na takim poziomie, nie boją się strzelić piłka na trybuna, kiedy trzeba, a mi niestety trzeba, chcemy grać. Kiedy, jeżeli oni robią tak, nie wiem dlaczego moje nie nauczą się po półtorej roku. Jest brzydka słowa, które normalnie ja mówię na w szatni, ale trzeba czasem trafić ten kibica, który jest w górach. Nie? Aby nie być piłka za plecami naszych bramkarzy. Mam nadzieję, nauczymy się przed eliminacją. Ale pozytywne jest, że nie wiem, ja wieczorem słyszałem, że dobra lekcja futsalu. A kto myślał inaczej? My nie jesteśmy ani mistrzem świata, ani wicemistrzem Europy, ani wicemistrzem świata. I nie. Takie spotkanie nam potrzebują robić doświadczenia. I nie wiem, jak będzie. Ja jestem bardzo zaufany, ale na pewno, jeżeli idziemy dalej grać na taka ambicja, taka walka, którą damy na boisko, na pewno wynik będzie. Że potem awansujemy bezpośrednio, czy przed barażem, to nie jest ważne. Ważne jest, że awansujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i mamy jeszcze naszego Rodzynka na koniec. Bardzo proszę. W zasadzie wszystko zostało powiedziane. Ja chciałem tylko dodać, że bardzo dziękujemy dla Szczecina i dla Stargardu Szczecińskiego za organizację tego dwóch meczu, bo naprawdę było to na wysokim poziomie. Liczba widzów, każdy widział, to nawet nie trzeba komentować, tylko podziękować im wszystkim za to, że przyszli. Jak wejdę do szatni, to wszystkim chłopakom przybiję piątkę, bo naprawdę daliśmy z siebie dzisiaj maksa. Wiadomo, błędy indywidualne zaważyły o tym, że przegraliśmy ten mecz. Jedynie żałuję tego, że nie pokusiliśmy się o tą bramkę, przede wszystkim dla kibiców, żeby się cieszyli, bo naprawdę mieliśmy swoje sytuacje i to cechuje bardzo dobre drużyny, takie jak Rosja, bo oni każdy nasz błąd praktycznie wykorzystali bez skrupułów, punktowali nas potem, bo my już trochę obaliśmy sił, ale tak jak mówiłem na początku, daliśmy na siebie naprawdę 100% i głęboko w to wierzę, jestem bardzo, bardzo nawet bym powiedział przekonany, że za ponad miesiąc na eliminacjach, jeżeli naprawdę zostawimy serce i zaangażowanie takie jak dużo w Rosji, to ten cel, który jest przed nami postawiony, że osiągniemy i bo mamy charakter, ta drużyna ma charakter i nikt mam nadzieję nie skreśla i będziemy ciężko pracować w klubie, żeby ten cel osiągnąć. Dziękuję. Wieczorem zapomniałem, dzisiaj też. Niestety jestem stary, nie mam dużej pamięci. Dużo stary. Chciałem serdecznie podziękować organizatorzy, bo naprawdę traktowali nam jako królik, nam nic nie brakuje. Tu bardzo się cieszymy.
kibiców, bo wieczorem i dzisiaj pokazywali, że czują futsalu na Polsce i mam nadzieję, ten futsal będzie się rozwija coraz więcej. I podziękować przede wszystkim moim chłopaki, bo dali wszystko, co to mieli. I podziękujemy komanda Rosja, że byli tu z nami. Czołówka światowa nie zawsze się da radę zaprosić. Bardzo, bardzo dziękuję za to. Nauczymy się takie dwa spotkania, które dla nas są bardzo, bardzo ważne na przyszłość. Super. Jak Państwo mają pytania, to bardzo proszę teraz najlepiej. Artur, dużo błędów indywidualnych było. Gdzieś w głowach mieliście, byliście za bardzo może nakręceni na tą Rosję. Gdzieś stres Was nie zjadł. No i te niewykorzystane sytuacje i te błędy nie zdarzają Wam się na co dzień w lidze. Myślę, że wszystko po trochu. No. Zdawaliśmy sobie sprawę z jaką drużyną gramy, ale myślę, że tak jak Pan powiedział, no, te sytuacje, które mieliśmy dzisiaj i wczoraj, to co najmniej jedna, dwie bramki powinny paść. No. Będą rozliczenia, wszystkiego będzie nas rozliczał trener, będziemy mieli spotkanie, będziemy mieli kolejne zgrupowania, teraz w Bielsku 5 dni będziemy trenowali tylko i wtedy na pewno trener nam pokaże, jakie błędy i żebyśmy je wyciągali. Reprezentacji Polski. Kazimierz Greń po tym wczorajszym meczu i po tym dzisiejszym również przyznał wprost brutalnie, że niektórych zawodników nie widzi w tej kadrze. A ja myślę do Pana, czy Pana zdaniem w takim zestawieniu personalnym reprezentacja Polski ma szansę awansować na Mistrzostwa Europy, czy jednak proszę o swoje wyjście? Jeżeli ja nie widzę na taki awans, bez sensu, że ja przede wszystkim siedzę tu. I po drugie, że jestem z chłopakami i idę na ławkę. No to a potem inni ludzie co myślą. A drugi jest swoje zdanie. Ja bardzo, bardzo wierzę na tej chłopaki. Jest drużyna, której ja selekcjonuję. Jest drużyna, której takie dwa mecze poszły tak, ale rok temu przegraliśmy tylko dwa mecze. A rok temu jesteśmy na dobrej drodze, a teraz nie widzimy, że ta drużyna awansuje. Wszyscy mają swoje personalne zdania. Jeszcze raz ja potwierdzam, jeżeli nie wierzę na awans, albo nie wierzę na taka drużyna, po co jestem? Nie ma sensu.